Cześć, w tym odcinku Szkoły Partyzantów zaprezentuję Wam wkład hydracyjny firmy Source, wyprodukowany na potrzeby armii amerykańskiej. Może najpierw opowiem troszkę o samej firmie Source. Jest to izraelska firma, która początkowo zajmowała się produkcją sprzętu czysto outdoorowego, ale ponieważ był to tak dobry sprzęt, że interesowało się nim wielu żołnierzy, postanowiła stworzyć odłam, który nazwała Source Military, który produkuje właśnie sprzęt już typowo na potrzeby kontraktów różnych armii świata. Z usług tej firmy, czyli ze sprzętu tej firmy, korzysta przede wszystkim armia amerykańska, ale też armie niemieckie, francuskie, izraelska i w wielu innych armiach. Generalnie zaprezentuję Wam sam wkład. Komplet to jest wkład, który nazywa się Tactical 3L ze zbiornikiem właśnie tym WXP oraz dedykowanym do niego pokrowcem. Pokrótce, ten wkład jest wykonany z półprzeźroczystego polimeru. Ma pojemność 3 litrów. I dlaczego jest taki wyjątkowy? Wyjątkowy jest dlatego, że zastosowano w nim kilka bardzo, bardzo fajnych technologii. Między innymi technologię glass-like, czyli jak szkło, można to przetłumaczyć. Rzeczywiście ten polimer, z którego wykonano wkład, jest bardzo, bardzo gładki. W dotyku przypomina prawdziwe szkło, dzięki czemu praktycznie nic do niego nie przywiera, nie ma na nim żadnych osadów i tym podobnych rzeczy, o czym powiem później. Następna technologia to taste free, czyli bezsmakowy. Rzeczywiście ten polimer jest totalnie bezsmakowy, a w zasadzie woda przechowywana w tym bukłaku nie przejmuje smaku plastiku, co jest typowe dla innych wkładów hydracyjnych. Tak naprawdę woda przechowywana nawet kilka tygodni w tym bukłaku nie ma smaku plastiku, o czym również wspomnę za chwilę. A następna fajna technologia, która została zastosowana przy produkcji tego wkładu, to Grunge Guard, czyli technologia wspomagająca utrzymanie higieny, czyli krótko mówiąc zapobiega rozwojowi różnych drobnoustrojów, bakterii i tym podobnych rzeczy wewnątrz zbiornika. No i co dalej? Generalnie jest to chyba jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy, wkład hydracyjny, który ma taki fajny gadżet, a mianowicie można go całkowicie otworzyć tutaj na górnej powierzchni, dostać się do środka i dokładnie go sobie w środku wyczyścić. Dobrze, więc może przejdziemy teraz do poszczególnych elementów tego wkładu. Zaczynając od wlewu. Wlew jest standardowy, nakrętka trzymana na takim fajnym sznureczku, którego bardzo, bardzo ciężko go urwać. Wlew ma standardową szerokość, taką jak każdy inny amerykański, na przykład wkład hydracyjny. Tutaj przy wlewie jest zamontowany taki uchwyt, dzięki któremu możemy swobodnie nalewać wodę do bukłaka. Wchodzi do niego dokładnie 3 litry. Idealnie wlewając 2,5 litrowe butelki wody, wypełnimy pod sam korek ten bukłak. Dzięki temu uchwytowi naprawdę wygodnie i fajnie można to zrobić. Co dalej? Wspomniane już otwieranie całego bukłaka. Odbywa się to taką spinką, którą przesuwamy. Ona również jest na takim sznurku, który zapobiega przed zgubieniem tego elementu. Sama spinka wykonana jest z bardzo trwałego plastiku. Nie znam, szczerze mówiąc, składu tego, ani nie wiem, jaki to jest konkretnie plastik, ale jest naprawdę wytrzymały. Później tutaj jest taki rdzeń, który uszczelnia cały wkład. No i wreszcie po otwarciu tego mamy dostęp do środka. Możemy tam wsadzić rękę, dokładnie sobie ten wkład wyczyścić. No i przede wszystkim możemy go fajnie osuszyć, bo jeżeli to otworzymy, to ten wkład bardzo szybko nam
odparuje i wyschnie. Co dalej? Sama rurka. Ten akurat model wkładu nie ma tutaj zaworu, który standardowo w tych bukłakach jest, dzięki któremu można po prostu odpiąć sobie ten przewód. Są też przejściówki, dzięki którym można napełnić bukłak za pomocą tego zaworu. No ten niestety nie ma tego. Idąc dalej, rurka wykonana jest z przeźroczystego tworzywa, powleczonego takim kołnierzem nylonowym w kolorze oliw, także nie ma problemu z maskowaniem. Dalej, samusnik. Samusnik to też bardzo fajna rzecz, ponieważ po pierwsze jest zabezpieczony taką nakładką, która również jest zabezpieczona sznurkiem przed zgubieniem. Dzięki temu, i to jest sprawdzone już, że tak powiem, w terenie, zawsze mamy czysty ten ustnik, ponieważ nawet tyrając się w błocie, i to dosyć solidnie, możemy zdjąć tą zatyczkę i ustnik pozostaje czysty, bez piachu i innych jakichś tam syfów. Samo otwieranie tego ustnika jest bardzo proste, a zarazem zabezpieczone przed niekontrolowanym wylaniem się płynu znajdującego się w bukłaku, czyli należy go przekręcić i pociągnąć. Może się wydawać, że jest to dosyć skomplikowane, ale tak naprawdę po kilku użyciach wchodzi tak w krew, że spokojnie można jedną ręką sobie poradzić, po prostu zębami ściskamy tutaj, odciągamy i nie ma z tym problemu żadnego. No i tak pokrótce wygląda cały ten bukłak. Natomiast teraz parę słów o użytkowaniu, bo użytkuję go już od pół roku dosyć intensywnie na wszystkich wyjazdach, zresztą nie tylko wyjazdach związanych z FIA. Po pierwsze, realnie mieści się do niego 3 litry, nie jest to żadna ściema. Po drugie, można go otworzyć i umyć, co też jest naprawdę fajnym bonusem. Po trzecie, rzeczywiście, autentycznie nie woda przechowywana w nim nie ma smaku plastiku. Specjalnie na potrzeby tego materiału zrobiłem mały test i przetrzymałem wodę mineralną, czyli nie destylowaną i tak dalej, tylko normalną wodę mineralną z butelki. Przetrzymałem 3 tygodnie w tym bukłaku. I o dziwo nie przejęła smaku plastiku. Smakowała tak samo, jakby była otworzona świeżutko prosto z butelki. Co zauważyłem? Wytrącił się oczywiście osad mineralny na ściankach wewnętrznych, no jak to z wody mineralnej po tych 3 tygodniach. Natomiast wystarczyło otworzyć bukłak, przetrzeć ręką, spłukać wodą i nadal mamy gładziutką, fajną powierzchnię, czyli ta technologia Glasslike rzeczywiście się sprawdza, nic do niego nie przywiera. Po umyciu, osuszeniu jest jak nowy. Co jeszcze? Jest naprawdę bardzo wytrzymały. Nie wiem dokładnie, jaki to jest materiał, aczkolwiek testowałem go na wytrzymałość pod plecakiem. Nosiłem go na oporządzeniu, na plecach, przygnieciony 40-kilogramowym plecakiem, także nic mu się nie stało. Poza tym pewnej nocy zimą wypełniony szczelnie 3 litrami wody pod korek został pozostawiony w bazie wypadowej wraz z plecakiem szturmowym. No a ponieważ było minus 17 stopni, no to wyobraźcie sobie dokładnie caluteńki zamarz, co stwierdziłem dopiero tak naprawdę wypakowując plecak już w samochodzie. Generalnie wyglądał jak napompowany balon, był jedną wielką bryłą lodu i byłem przekonany, że gdzieś te szwy, te zgrzewy gdzieś na 100% puściły, bo no nie ma takiej możliwości. Zamarznięty płyn może rozsadzić butelkę szklaną, a co dopiero taki plastik. Ale okazało się, że nic mu się nie stało, o dziwo. Także jest też bardzo, bardzo wytrzymały. No i w zasadzie to tyle. Bardzo polecam ten produkt, ponieważ nie jest nawet tak drogi, natomiast dosyć łatwo dostępny i no, na pewno posłuży wiele lat, tak? Jest to bardzo dobry sprzęt, bardzo wygodny w użytkowaniu.
i bardzo przyjemnie się go używa. No i to w zasadzie tyle. Żegnam się z Wami, pozdrawiam Was, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków Szkoły Partyzantów. Obejrzyjcie sobie nasz profil na Facebooku i na YouTubie, lajkujcie filmy i do zobaczenia. Dzięki, na razie.